Ostrowieckie Starostwo wzorem ubiegłego roku chciało efektownie pożegnać lato. Miał być koncert, a główną atrakcją miał być zlot zabytkowych pojazdów. Impreza zaplanowana na 23 i 24 września miałaby się odbywać na płycie ostrowieckiego rynku. Powiat wnioskował do gminy Ostrowiec Świętokrzyski o udostępnienie płyty rynku, czyli przestrzeni publicznej, w celu organizacji przez powiat imprezy artystyczno rozrywkowej, promującej powiat ostrowiecki oraz miasto Ostrowiec. Urzędnicy z magistratu uznali, że lakoniczna prośba starostwa nie wystarcza. Poproszono więc o uzupełnienie wniosku, czyli podanie większej ilości szczegółów dotyczących tej plenerowej imprezy. My jako miasto udostępniamy często różnym organizacjom płytę rynku, natomiast te organizacje, stowarzyszenia mówią, co chcą zorganizować, w jakich godzinach, co będzie przedmiotem. W związku z powyższym zwróciliśmy się do pana starosty o udzielenie szczegółowych informacji o charakterze wyżej wymienionego wydarzenia, jego przebiegu, planowanej ilości uczestników, podanie godzin, w jakich wydarzenie będzie organizowane. Dodatkowe wyjaśnienia nie zadowoliły jednak urzędników magistratu. Miasto nie wyraziło zgody na zorganizowanie przez starostwo imprezy na płycie rynku. Ta odpowiedź dla nas jest niezrozumiała, tak? Dlatego że nie podzielamy tych argumentów. Co więcej, z treści odpowiedzi wynikałoby, że gmina Ostrowiec chciałaby ingerować w przebieg imprezy, może nawet recenzować, czy wręcz cenzurować takie wydarzenia. Takie pytania mi się tutaj nasuwają, tak? Władze Ostrowca decyzję odmowną tłumaczą brakiem dokładnych informacji na temat charakteru tego plenerowego spotkania. Dodatkowe zastrzeżenia wzbudziła zapowiedź, że będzie to impreza masowa, a więc wymagająca dodatkowych obostrzeń, chociażby w kwestii zabezpieczeń. Co ma być na tym rynku, to my tak naprawdę dowiedzieliśmy wczoraj się z Radia Ostrowiec. Proszę zauważyć, że rynek jest otoczony kamienicami, jest mało miejsc parkingowych. Z zasady od samego początku, poza Sylwestrem, nie organizujemy żadnych imprez masowych, ponieważ zachować tam bezpieczeństwo jest naprawdę utrudnione. Sylwester, który odbywa się wiadomo o której godzinie, trwa 3 godziny w nocy i tutaj już jest ruch minimalny na ulicach, jest jedynym terminem, gdzie dopuszczamy ilość powyżej 1000 osób. W związku z tym, nie wiedząc naprawdę, co to jest za impreza, wiedząc tylko, że będzie to impreza masowa, decyzja była taka, jaka by była. Ale przedstawiciele ostrowieckiego starostwa żądanie o określenie charakteru imprezy uznają za zbyt daleko idącą ingerencję miasta. Nazywają to nawet cenzurą działań starostwa. Nie czuliśmy się w obowiązku zasięgania opinii gminy na temat charakteru, czy też doboru może artystów. Być może gmina chciałaby tutaj jeszcze promocję własną, tak, jakąś osiągnąć. My nie promujemy poszczególnych osób, jesteśmy od tego dalecy, promujemy nasz powiat, nasze bogactwo kulturowe, również turystyczne i zabytki. Magistrat upiera się przy swoim. Argumentuje, że jako gospodarz tego miejsca ma prawo wiedzieć, co będzie działo się w centrum miasta. Jeszcze raz podkreślam, my naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, co na tym rynku ma się zadziać i to mnie po prostu dziwi. No chyba wypada, żeby właściciel terenu wiedział, na co użycza ten teren. Organizatorzy powiatowego pożegnania z latem z imprezy nie zamierzają zrezygnować. Ma się ona odbyć na terenach należących do starostwa lub przy jednym z supermarketów.